cudowny odcinek, kilometr 200 metrów drogi, która poprawiła w absolutny sposób komunikację miasta z gminą Czerwonak, powiatem poznańskim. Co tydzień tędy przyjeżdżałem i szapoba dla wykonawców, bo należy się cieszyć, kiedy tak trudna inwestycja w ruchu, pod ciągłym ruchem samochodów jest realizowana w sposób pozytywny. Możemy się cieszyć dwupasmową drogą w każdym kierunku, pięknymi, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami w postaci rond i ścieżki rowerowe, chodnik, ciąg pieszojezdny, dodatkowy pas drogowy pomiędzy ulicą Poznańską i ulicą Piaskową. To jest to, co powinno nam wynagrodzić ten trudny, niespełna rok budowy. To, że robimy coś razem ze starostą, z metropolią, z wójtem, to jest przyszłość rozwoju naszego regionu. A jeżeli do tego się jeszcze domyka klamrę w postaci sprawnego zrealizowania inwestycji, to wtedy to wszystko działa, to potem się przekłada na różnego rodzaju wyróżnienia, które otrzymujemy jako miasto Poznań, jako metropolia, jako powiat, czy jako gminy okalające Poznań. To jest najlepszy czas dla naszych samorządów. Nigdy tak dobrze z miastem Poznań nie współpracowaliśmy jak w tej chwili i mam nadzieję, że to będzie się dalej w tą stronę rozwijać.